W 22. kolejce spotkań czwartej ligi Powiśla Końsko-Wola podejmował na własnym boisku przedostatni zespół w tabeli, drużynę Polesia Kock. A oto składy, w jakich wystąpiły obydwa zespoły. Drużyna Polesia Kock. W bramce z numerem 1 Oskar Kasperek, trójka Arkadiusz Golda, siódemka Grzegorz Misiarz, ósemka Bright Egir Barnor, dziewiątka Piotr Waszczyński, dziesiątka Michał Wójcicki, 11 Jacek Cybul, 14 Michał Skrzypek, 17 Jakub Dobosz, 18 Arkadiusz Adamczuk, 20 Maciej Skrzypek. Rezerwowymi pozostawali z numerem 12 Bartłomiej Mitura, 31 Marcin Makowski, 4 Damian Majcher, 6 Łukasz Woźniak, 19 Rafał Król, 15 Szymon Drewienkowski i z 16 Szymon Bielecki. Trenerem drużyny Polesia Kock jest pan Grzegorz Białek. Drużyna Powiślaka Końsko-Wola wystąpiła w następującym składzie. W bramce z numerem 23 Maksymilian Zolech, trójka Daniel Krzysztoszek, czwórka Robert Kazubski, 6 Maciej Pięta, ósemka Wiktor Bogusz, dziewiątka Walerii Nikitszuk, 13 Michał Łukaszuk, 14 Marcin Gil, 20 Damian Koprucha, 21 Oskar Leszczyński i z numerem 22 Adrian Dudkowski. W rezerwie pozostawali z numerem 12 bramkarz Michał Bicki, 5 Przemysław Czarnobyl, 7 Wojciech Sadurski, 11 Mateusz Kamola i z numerem 19 Mateusz Murat. Trenerem drużyny Powiślaka jest pan Łukasz Giza. Od początku spotkania padający deszcz utrudniał grę obydwu drużynom. W siódmej minucie piłkarz Powiślaka Damian Koprucha zagrywa piłkę w pole karne do Walerego Nikitszuka, ale robi to bardzo niedokładnie. W dziewiątej minucie piłkarze Polesia wyprowadzają szybką kontrę. Egir Barnor podaje do Piotra Waszczyńskiego, jednak jego mocne podanie na skrzydło jest nieprecyzyjne i piłka opuszcza boisko. Dwie minuty później sędzia dyktuje rzut wolny dla gospodarzy. Adrian Dudkowski dośrodkowuje w pole karne gości i powstaje duże zamieszanie. Wiktor Bogusz uderza mocno i piłka wychodzi na rzut rożny. Rzut rożny wykonuje Damian Koprucha i zagrywa mocno na piąty metr, ale Oskar Kasperek piąstkuje piłkę przed własne pole karne i zażegnuje niebezpieczeństwo. 25. minuta. Piłkę otrzymuje Wiktor Bogusz i podaje na skrzydło do Marcina Gila. Jego dośrodkowanie na piąty metr pada jednak łupem bramkarza gości. Minutę później piłkarze z Kocka rozgrywają akcję lewą stroną boiska. Michał Wójcicki posyła piłkę w pole karne gospodarzy i Arkadiusz Adamczuk uderza mocno po ziemi, ale piłka trafia w słupek bramki Powiślaka. Dwudziesta ósma minuta i goście wykonują rzut wolny z ponad 25 metrów z lewej strony boiska. Do piłki podchodzi Arkadiusz Adamczuk, dośrodkowuje na piąty metr, ale Maksymilian Zolech pewnie piąstkuje piłkę poza pole karne. Trzydziesta trzecia minuta, grę od własnej bramki wznawia Maksymilian Zolech i piłka trafia do Damiana Kopruchy, który wypuszcza w uliczkę Marcina Gila, ale bramkarz Polesia uprzedza piłkarza Powiślaka. Trzydziesta szósta minuta, rzut rożny dla gospodarzy. Damian Koprucha mocno dośrodkowuje, ale Oskar Kasperek piąstkuje piłkę, która trafia do Marcina Gila. Uderza on mocno z 16 metrów, jednak piłka wysoko mija bramkę gości. Piłkarze z Kocka odpowiadają szybką akcją prawą stroną boiska. Arkadiusz Adamczuk dośrodkowuje w pole karne gospodarzy i Maksymilian Zolech z olbrzymimi problemami wybija piłkę na rzut rożny. W 41. minucie piłkarze Powiślaka stają przed szansą zdobycia bramki. Piłkę na 11. metrze otrzymuje Marcin Gil, ale uderza słabo i bramkarz gości broni to uderzenie.
Tak więc po 45 minutach gry Powiślak Końskowola, Polesie Kock 0-0. Po przerwie pierwsi zaatakowali piłkarze z Kocka. Egir Barnor podaje do Arkadiusza Adamczuka, który wystawia piłkę Piotrowi Waszczyńskiemu i bramkarz Powiślaka popisuje się doskonałym refleksem, broniąc nogą to uderzenie. A to już 59. minuta meczu. Gospodarze przechwytują piłkę po lewej stronie boiska. Oskar Leszczyński podaje do Walerego Nikitszuka, który popisuje się kapitalnym strzałem z ponad 20 metrów, ale bramkarz Polesia w ładnym stylu broni to uderzenie. Minęły 4 minuty i piłkarze Powiślaka przeprowadzają akcję prawą stroną boiska. Oskar Leszczyński podaje do Damiana Kopruchy, który strzela mocno z 20 metrów, ale Oskar Kasperek z małymi problemami ratuje sytuację. Siedemdziesiąta czwarta minuta, rzut rożny dla gości. Arkadiusz Adamczuk dośrodkowuje w pole karne. Piłka trafia do Piotra Waszczyńskiego, który strzela z ponad 20 metrów nad bramką gospodarzy. W 82 minucie goście wykonują rzut rożny, po którym powstaje spore zamieszanie w polu karnym. Głową uderza Jacek Cybul, broni Maksymilian Zolech, później uderza Arkadiusz Golda i piłka trafia Wojciecha Sadurskiego. Po chwili zaś sędzia odgwizduje pozycję spaloną. W 85 minucie rzut wolny z połowy boiska dla piłkarzy Polesia. Grzegorz Misiarz wrzuca długą piłkę w pole karne gospodarzy i Maksymilian Zolek z dużymi problemami wybija ją na rzut rożny. W 88 minucie Adrian Dudkowski dośrodkowuje na 20 metr do Damiana Kopruchy, który uderza piłkę głową, ale bramkarz Polesia skutecznie interweniuje. A to już 90. minuta meczu. Piłkę na lewej stronie boiska otrzymuje Damian Koprucha i podaje ją do Adriana Dudkowskiego, który strzela z 16 metra. Piłka po drodze odbija się jeszcze od Damiana Majchera i wpada do bramki gości. W 90. minucie meczu Powiśla Końskowola, Polesie Kock 1-0. Dzisiaj było warto grać do końca. Zawsze gramy do końca. Dzisiaj ułożyło się na naszą korzyść. Dużo zmian mieliśmy w składzie. Tutaj koledzy wykartkowani, niektórzy sprawy osobiste. Trener musiał dużo zmian porobić. No ale poradziliśmy sobie. Są zmiennicy, którzy też pokazali, że można na nich stawiać. No i gratuluję całej drużynie.